Hej, cześć, siemano wszystkim, ludzie z tej strony Xir, z kolejnym odcinku rozdawania punktów na Majersa. Tak, nazbieraliśmy milion naprawdę w nieduży okres czasu. I tak, w tym momencie rozdajemy, patrzcie, tak, zaraz o to wytłumaczę. Patrzcie, tutaj mamy tak, zrobione questy, 40, 20, 70 tysięcy, 30 tysięcy z samych tutaj rytuałów, czyli 100 tysięcy, okej, powiedziałem, nie wiem ile powiedziałem. I tutaj kupimy sobie jeszcze Brutal Strength'a i tego, bo tutaj nie mam otwartych kart i tego, także nie jest to well. 150, 150, 300 tysięcy, czyli 1 300 tysięcy. A tu mamy 40, 1, 2, 70. 1 400 tysięcy rozdamy teraz na Majersa. I tak, jak to będzie wyglądało? Robimy prestiż trzeci wysrane w te wszystkie rzeczy, tutaj Memento Mori i w ogóle. Bez gadania robimy prestiż 3, maksymalny. Owszem, wiem o tym. I mamy twarz do Majorinia. I teraz jak to się prezentuje? Dajemy maskę, przed którą wdycha się fedor krwi za pośrednictwem śmierdzącego lateksu. Nice. To mało zmienia się na Majersie, ale cóż. I tak, jak to teraz się prezentuje? O czemu w ogóle? A, dla takich niewtajemniczonych, bo nie wiem czy mówiłem, w ogóle wbiję sobie ten maksymalny level tego archiwa. I te oczko w ogóle czaty, ono mruga, czajcie to? Te oczko mruga. Patrzcie, o i tak, od razu mówię, że teraz te 1 400 tysięcy będziemy rozdawać wszystkie perki. Bierzemy każdy perk, który będzie dostępny na drzewku krwi, ponieważ to maksymalny poziom już Majersa, także każdy perk nam się przyda. Majers, mój ulubiony killer, w końcu trzeci prestiż na nim zdobyty, także bardzo fajnie. Knockout, ok. Każdy perk, ogólnie seta jakiego chcę na niego zrobić. Mroczne oddanie, tajemny pościg. Monitor Nebius i albo Barba, albo Ruina. Taki jest plan na seta. No, o, Barba, okej, okay, nice. Bo chcę tylko zrobić Zero Terror Radius Majers po prostu, tak. Bo Monitor Nebius robi takie coś, że jak nie gonimy, to mamy zmniejszony Terror Radius o 8 metrów. A tajemny pościg robi takie coś, że jak obsesja wisi na haku, max 3 żetony to daje nam. Jeden żeton daje nam mniejszy Terror Radius o 3 albo 4 metry, coś takiego. Może znajdziemy to w drzewku krwi. Mam nadzieję. I właśnie ja chcę sobie takiego właśnie cichego Michaela Majersa. A mroczne oddanie robi takie coś, że jak uderzymy obsesję, to przez chyba 40 sekund mamy 0 terror radius na przykład. Także bardzo zacnie. Ok, żelazna dziewica. Także teraz tutaj nie oszczędzamy perków, nie oszczędzamy żadnych punktów, znaczy się blood pointsów. Wydajemy wszystko, idziemy full. Zrodzony w cieniu, tak? Dokładnie. Także bardzo zacnie. Trzeci prestiż w pierwszym killerze. Ruinka, no i gitara, siema. To mi się podoba. No tutaj wszystko musiałem wziąć w tym drzewku, ok. Dziesiąty poziom. Mroczne oddanie jest pierwszy perk, który chcę, żeby był w naszym użyciu. Patrzcie. Pokaz swoich mocy przy rozprzestrzeniającej się wir paniki. Ok, tworzy. Wpadasz w obsesję na punkcie jednego ocalałego. Trafienie obsesji podstawowym atakiem spowoduje, że przez 20 sekund będzie ona generować 32 metry terror radiusu, a ja w tym czasie będę miał efekt niewykrywalny. Także tak to się prezentuje. O, to sobie wezmę, bo to będzie fajne. Lubię ten item. Także tak się prezentuje mroczne oddanie. Barbecue, czyli na wyższym poziomie. Może bez tego mrocznego oddania bardziej, tylko barba i ten. Zobaczymy, bo tutaj jak tak ładnie sypie barbę Rancora, możemy wziąć jak najbardziej. Weźmy sobie tutaj perki bardziej. Tu mamy ofiara, tu mamy brutalność, przebiegłość. O, tu przebiegłość na Majersie jak najbardziej. Może być. Ok, 13 poziom. Tajemny posik, to na 100% wchodzi w nasze, patrzcie. Za każdy zmniejszony, każdy żeton zmniejsza twój terror radius o 4 metry. Maksymalnie 2, a tu maksymalnie 3 było. Raz. Pewnie im wyższy level, tym więcej. To liczymy na to, żeby nam dropiło. I jeszcze monitor Nebius musimy mieć. Ekscytację. O Boże, przepraszam. Bekło mi się tak trochę. Tak, dobrze. Cyk. Cyk, elegancko, dobra. 15 level. Skażona interwencja. Możemy sobie wziąć skażoną interwencję, czemu by nie? Przy okazji możemy wziąć sobie lusterko, na jakieś odcinasy może. To... oj, najgorzej, a to był jeden z fajniejszych itemów akurat na Majersa, jeżeli chodzi o perki, lubię bardzo. 16 poziom, co tam mam? O, Nurse Calling, nice, bardzo ładnie. Cyk, dobrze. Picobello. Entliczek, metliczek, też bardzo fajny perk, lubię. Bardzo lubię entliczka, pętliczka, malowanego stoliczka. Dobra, 18 poziom. Raczej 50 nie wbijemy. No, tu możemy wziąć no da, spoko. Cyk, cyk, okej. Okay. 19. Monitora ciągle potrzebujemy. Blood Warden, okej, okay, możemy wziąć Blood Wardena. Tutaj chcemy na pewno zapiski sobie te wziąć. Dziennik właśnie, nice.
Królika sobie weźmy blond włos. 20 poziom. Whispersy w zrodzonym świetle. Okej, okay, możemy to wziąć, why not, bo Whispersy to nie używam. Także możemy wziąć sobie zrozumiego w cieniu. Cyk, czy tam... Tak, w świetle, Boże, przepraszam bardzo, w cieniu. Okej, okay, 21 level. Okej, okay, możemy wziąć w szpiegów cienia, dlaczego by nie? Zjemi to mój dziennik, tak, tak. Najgorzej, najgorzej! Nie chcemy takiego przebiegu wydarzeń. Insidious, Boże, no weźmy to, żeby nam tylko nie wyskakiwał w drzewku. Insidious na Majersie, no to kur niezły, trzeba mieć tupet, powiem wam szczerze, naprawdę. Dobra, jazda, 23 tysiące. Make your choice, okej, okay, nice. Make your choice, ja bardzo lubię. To oczywiście sobie weźmiemy. Kategoria brutalność, ja lubię bardzo kategorię brutalność, także give me that shit. 24 poziom. Nemesis, o proszę, Nemesis można wziąć. To sobie weźmy w razie przypadku, jak będziemy jakieś ładne addony mieli. Weźmy sobie tą biżuterię. Pudełko biżuterii chyba. Skażona inferencja Maker Choice. No raczej jak już to bym miał korzystać, to z tego. Weźmy sobie nagrobek. Cyk, 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 okej. Okay. Jest to 382 tysiące plus jeszcze te inne, także. Whispersy, trzecia pieczęć. No chodźmy po tą trzecią pieczęć. Jakby zjadło to, to było... O, kolejny nagrobek, no spoko, niech będzie. Kolejny nagrobek, niepokój. Chodźmy już po te Whispersy, bo niepokój na Majersie to nie ma po prostu prawa bytu zbytnio. Niech tam zje ten nagrobek, bo nie chciałbym go grać kolejny raz. Dobra, 28 poziom. Majsterkowicz, Maker Choice, najwyższy poziom. Możemy wejść tego Maker Choice, on najwyższy poziomie, czemu by nie. Badam Mentomory by się przydało, no odcinasy jakieś. Kolejny czarny strażnik. Majsterkowicz tropiciel, weźmy sobie tropiciele i włosek przy okazji, a to co to daje? Okej, okay, nice, ładny item. Kokardo sobie weźmy, 30 poziom. No ciągle ruiny nie daje na najwyższe, monitora nie daje na... O, jest monitor, bierzemy monitora. Monitora na bius, musi być tutaj. Tej mapy nie chcę, podziękuję sobie. Okej, okay, 31 poziom. Insidious, Bitter Murmur, weźmy tego Bitter Murmura. Kopujmy tak, bo chciałbym sobie te włosy wziąć. Dziękuję. I tak mi tych włosów przecież nie zje, bo to jest perk 2. Razy dwa perki są tutaj, w sensie wiecie o co chodzi, nie? Wszystko się kameruje? Mam nadzieję, dobrze tak. Trzecia pieczęć, ba się swoim jedzeniem bierzemy oczywiście. Tutaj mamy kolejne lusterko, weźmy sobie lusterko. Bogaci będziemy w perki, się w addony. W dodatki. Bloodwardę kpina, wolę wziąć kpinę. Nagrobek kolejny, kur. Bogate mamy te perki, nie powiem. Instytut Pamięci Lariego, panie, no ta mapa na nim. To jest coś pięknego. Co my tam, roczne oddanie, monitor. To jest tajemny pościg? Nie, to jest roczne oddanie, dobra, to dobrze, że nie mam takiego tego, bo akurat tutaj jestem pewny, że wolę akurat oddanie mroczne. Myślę, że monitora, a nie oddanie mroczne. No, no właśnie, właśnie, o tutaj to, cyk, oczywiście. Kolejny level, 35, i tak ładnie już poszło. Sloppy Butcher, no Sloppy'ego weźmy sobie. Sloppy Pudding, biżuterię. No dobra, to wolę sobie wziąć i dąb. Zgniły dąb. 36, Sloppy na najwyższym, o nice, no. Bierzemy, wiem, że ja to tutaj jest to baw się swoim jedzeniem, ale no. Ale Sloppy'ego po prostu wiecie, lubię Sloppy'ego, dobra. I teraz tak, cyk, cyk. Cyk, 100 tysięcy. Wchodzimy sobie w sklepik, Sanktuarium Tajemnic, kup Strength Brutal i kup Hangsman Trick. I w taki sposób mamy 400 tysięcy dodatkowo. Bardzo zacnie. Dobrze, cyk. No to weźmy wtedy w takiej sytuacji, że jak mamy jeszcze tyle Blood Points, sobie weźmy lusterko. 37 level, Majsterkowicz albo Bloodwarden. Weźmy sobie Bloodwardena. Kolejny nagrobek tutaj Judith jest, ale nam zjadło. Nie chcę iść w stronę tego, dziękuję, że zjadło. Biżuterię sobie weźmy, 38 poziom. Zrodzenie w cieniu, tak, w świetle, przepraszam, albo, no, wolę, no, bez przesady. To sobie weźmiemy. Tak, pójdźmy, zjemy tamto. Nie, dobra, to sobie weźmy na bogatości. 39. Monitor, ekscytacja, Majsterkowicz, weźmy sobie ekscytację.
Nie, żebym nie lubił Majsterkowicza, ale wiecie jak to jest. Dobra, bierzmy ten nagrobek już. Jak tak kołsi mnie, no to weźmy ten nagrobek, już niech stracę. 40 poziom, bardzo ładnie idziemy. Ekscytacja, no, trzecia pieczęć. Pójdźmy w Noeda może, co? O, możemy dwa perki. O, nice one. Dobra, tego bym nie chciał, bo za dużo trochę punktów już poszło, a muszę, więc... Pudełko, pukiel włosów, nice. Pudełko włosów. 41. Entliczek, wętliczek, podchłonę świątynia. Oczywiście, że entliczek. Jęki, jak mi nie zje. Fuck. Zjadło mi, dobra, unlucky. Cyk, cyk. 185 tysięcy jeszcze mamy. No coś dajcie mi tutaj mojego. Dining Light, drapieżnik. Pójdźmy po drapieżnika. Jak Dining Lighta nie zje, to Dining Light. Bardzo ładnie, dwa perki. O nie! Instytut... Dobra, w stronę. Unlucky. 43 poziom. And what if here? Inwigilacja, tak. Właśnie sobie inwigilację. Noed najwyższy. Nice, dobrze. Ale się posypało, co? 107 044 level. Ładnie poszliśmy z tym levelem. Bitter Murmur, Majsterkowicz wytrzymały. Weźmy sobie wytrzymałego może. Po biedaku trochę pójdźmy. Dobra, Bitter Murmura też weźmy, skoro nam dają. I 45 level, myślę, że maksymalny na chwilę obecną będziemy mieli. Zrodzone w świetle, tak. No to weźmy tego zrodzonego w świetle. Pójdźmy tą świątynię potworną. Cyk, cyk, cyk. Chciałbym zobaczyć, czy na kolejnym levelu będą mi dane, że tak powiem. Do tego chciałbym, tak rozdaję taką biedaka. I kolejny level, 46. Nemesis najwyższy, mroczne oddanie. Boże, zielony strach i tonatka. Okej. Okay. No dobra. I teraz tak, set, który bym chciał. Monitor. Ruina. Tajemny pościg. Tak, to. I myślę, że zamiast tego mrocznego oddania barba. Barba. No, barba myślę. I tak to się będzie prezentowało, myślę. Albo na dłuższą metę po prostu zamienimy sobie barbę. I zamiast barbę damy właśnie sobie tamto od plagi. Mamy dużo addonów tych takich masnych. Także co ja mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, mamy w końcu pana Majersa na trzecim prestiżu. Prawie 50 levelu, także zacnie. 1 400 punktów na tyle starczyło. Także no, trzymajcie się. Do następnego i pa pa.